Absolus, nie? Powiedz mi, co to jest za gra? Gra jest tak naprawdę interaktywną kolorowanką dla dzieci. Skąd taki pomysł dla dzieci? Wiesz co, wydaje mi się, że generalnie ten rynek jest okropnie zagospodarowany, ponieważ parę lat temu z moją krzesznicą, wtedy 3-letnią, teraz 5-letnią, siedzieliśmy szukać gier dla dzieci, takich, żeby ona mogła sobie po prostu usiąść i pograć. I bardzo ciężko było znaleźć coś, w czym ja nie musiałbym siedzieć obok i jej podpowiadać. Brakowało przede wszystkim prostej rozgrywki, lektora i czegoś takiego, co by pozwalało mi zostać jej przy tym tytule na dłużej. Powiedz mi, czy uważasz, że dużo osób by się zainteresowało? Wiesz co, powiem ci, że to jest nasza pierwsza gra i mamy niesamowity fan stworzenia jej, bo jesteśmy pasjonatami i naprawdę gramy w hardkorowe tytuły, więc stworzenie gier dla dzieci jest czymś niesamowitym. Przede wszystkim dzisiaj na takich targach, gdzie więcej jest hardkorowych graczy niż dzieciaków, mamy bardzo pozytywny odzew. Mnóstwo dzieciaków do nas przychodzi, choćby płacz dziecka, który jest spowodowany tym, że musi odejść od tej kolorowanki. Myślę, że to jest takim pozytywnym znakiem dla nas, że jednak dzieciakom się to podoba. Często jest tak, że jak siada dziecko, zaczyna grać, to przychodzi wszystkie plansze. I jest uśmiechnięte. I później mówi, ej, super. A ludzie się pytają, kiedy będzie można ściągnąć, kiedy będzie można zagrać. Więc myślę, że jest bardzo pozytywnie odbierane. Powiedz mi, czym nasza gra się różni od innych kolorowanych? Wiesz co, przede wszystkim postawiliśmy na interaktywność i to dużą interaktywność. Bardzo dużo elementów, które jakby dziecko koloruje, dodatkowo się rusza. Myślę, że to jest fajne z perspektywy dziecka. Dodatkowo mamy kilka innowacyjnych elementów. Pierwszym takim innowacyjnym elementem, na który spadliśmy, to jest kontrola rodzicielska. Czyli ustawiamy to, po ilu gra minutach ma się wyłączyć. Bo wiadomo, że dzieci mają to do siebie, że jak zaczynają grać, to ciężko jest im powiedzieć sora, koniec, przestajesz. Więc to jedna z takich rzeczy. Kolejną rzeczą to jest magiczna różdżka. Magiczna różdżka, tak wesoło się zrobiło czarodziejsko. Magiczna różdżka przede wszystkim automatycznie za nas wybiera kolor. Czyli nie musimy latać palcem po tablecie czy telefonie, wybierać sobie koloru, tylko automatycznie magiczna różdżka robi to za nas. Dodatkowo, po każdej kolorowance, albo przynajmniej po części, ale może będzie po każdej wersji finalnej, są do wykonania zadania. Najróżniejsze, czyli na przykład podaj kość psu, podaj orzeszek wiewiórce, wsadź jajeczko do koszyczka. Mega się podoba to dzieciom. Tak, dodam jeszcze jedną rzecz, o której nie wspomniałem, że jest lektor. Na razie jest lektor angielski i on naprawdę staraliśmy się, żeby był dograny w tych momentach, w których dziecko może czuć potrzebę i nie wiedzieć, co tak naprawdę się wydarzy. Jeszcze dodatkowym elementem są jakby to nazwać, podświetlenia elementu, czyli strzałkami pokazujemy, gdzie trzeba coś wsadzić, bo wiemy, że małe dziecko trochę inaczej odbiera ten świat. Na pewno będzie też wersja lektora polskiego, teraz jest wersja amerykańskiego. A powiedz mi, czy konsultowaliście się z jakimiś pedagogami, bądź metodologami, czy... Mój tata jest emerytowanym nauczycielem wychowania, jak się nazywa, 1-3 w klasach 1-3. Myślę, że on miał duży wpływ na to, jak ta gra wygląda, ale też obserwacja tego, jak dzieci to odbierają. Bardzo ją upraszczaliśmy. Finalna wersja zawierała bardzo dużo rzeczy, ale zauważyliśmy, że one są w ogóle niezrozumiałe dla dziecka. I myślę, że ta wersja nawet, która dzisiaj jest prezentowana na targach, finalnie będzie dużo uboższa jeszcze, żeby jeszcze skrócić rozgrywkę, żeby była ciekawsza i fajniejsza dla dzieci. Czyli wasza gra jest przeznaczona dla dzieci w kategorii jakiej wiekowej? Wiesz co, zakładaliśmy, że od 2,5, ale tak jak widzimy, bo mieliśmy dzisiaj graczy w tym wieku, myślę, że 3 lata to już jest fajny wiek optymalny, a 4-5 to można powiedzieć, że to są hardkorowi gracze naszej kolorowanki. A czy planujecie robić coś tym dla starszych dzieci, albo coś z literkami, coś z cyferkami? Wiesz co, ja bym chciał w ogóle, żeby Joypad to był taki tytuł a la Toka Boka na iOSie. To są takie gry skierowane dla dzieci. I myślę, że to jest początek jako naszej przygody z tymi
grami. Mamy mnóstwo pomysłów na rozgrywki dla dzieci, więc nie wyliczamy tego. Ale myślimy też o bardziej hardcore'owych tytułach, casualowych. Nie, naprawdę świetnie, ale właśnie na jakie platformy zamierzacie robić? Tylko na mobilne, Więc odpowiem w ten sposób. Założenie jest takie, że iOS i Android na początku, ale nie wykluczamy, że później będą to gry przeglądarkowe na PC-ta i Maca. No i chyba na tym skończymy. Chyba, że pojawi się jakaś ciekawa oferta, może w tym czasie pojawi się jakaś kolejna platforma, bo nikt tego nie wyklucza na rynku. Więc uważasz, że właśnie dla dzieci lepiej, jak dziecko może dotknąć ta technologia, chyba z dziećmi bardziej się zgrywa niż kontrolery, nóżki? Ja powiem tak, mój 6-miesięczny syn już powoli zaczyna świrować na punkcie iPada i zaczyna grać na pianinie, więc myślę, że tak, że to jest świetna rzecz, przeglądanie gazet. Sama pewnie wiesz na co dzień, jak korzystasz z telefonu czy tabletu, że to mega ułatwia nam życie. I myślę, że w tym kierunku będzie się rozwijał cały świat gier. I rozumiem, że gra jest jeszcze w fazie testu. To znaczy, wiesz, to myślę, że ta beta jest mega grywalna, bo widzę, że jak już mają mega frajdę z jej grania. Mamy frajdę, bo widzimy, jak to wszystko powstaje, jak to wszystko się dzieje. Ale powiedzmy, że dzisiaj było kilka fajnych, ciekawych błędów, które dzieciaki wyłapywały. Więc myślę, że potrzebujemy jeszcze kilku tygodni, żeby to pracować. No i nie wiemy, kiedy nam iOS zaakceptuje jakby finalnie tak sobie, bo to zawsze się troszeczkę schodzi. Czyli rozumiem, że jeszcze aplikacja będzie prosta. Tak, ale mogę śmiało powiedzieć, że 2 tygodnie, maksymalnie miesiąc i na pewno to się pojawi na rynku. Naprawdę świetnie. Życzę Wam powodzenia i wielu fajnych tytułów. I dzięki wielkie. Super, dziękuję bardzo za wywiad.